Mam do ciebie dzisiaj, drogi widzu, bardzo ważne pytanie. Czy chciałbyś zostać milionerem? Posiadać fortunę opiewającą na miliony gemów w grze Brawl Stars? Jeżeli tak, zgłoś swoją kandydaturę, zostawiając łapeczkę w górę. Dzisiaj, moi kochani, opowiem wam, jak zdobyć milion gemów w grze Brawl Stars. Pora połączyć siły w ramach nowego wydarzenia społecznościowego Brawl Together. Celem w tym wyzwaniu jest zaliczenie 16 miliardów eliminacji w 14 dni. Jednak eliminacje tym razem będą liczone podwójnie, kiedy będziecie grali wraz ze swoją ekipą lub korzystając z opcji zagraj ponownie. Ponadto do realizacji celu liczą się eliminacje ze wszystkich trybów gry, w tym z trybów 5x5, które będą aktywowane podczas tego wydarzenia. Wydarzenie Brawl Together rozpoczyna się z wydarzeniem z podwójnymi punktami doświadczenia oraz misją specjalną, która pomoże w ukończeniu karnetu zadymiarskiego lub zdobyciu kilku dodatkowych stardropów. Następnie, zaliczając kolejne kamienie milowe, zdobędziecie następujące nagrody. Za 2 miliardy eliminacji odblokujecie epicki stardrop. Za 4 miliardy eliminacji odblokujecie podwojone codzienne stardropy. Za 6 miliardów eliminacji odblokujecie epicki stardrop. Za 8 miliardów eliminacji odblokujecie mistrzowskie szaleństwo, z którego zdobędziecie o 50% więcej punktów mistrzowskich za każde zwycięstwo. Za 10 miliardów eliminacji odblokujecie mityczny stardrop. Za 12 miliardów eliminacji odblokujecie mistrzowskie szaleństwo, które zwiększy o 100% więcej punktów mistrzowskich za każde zwycięstwo. Kiedy osiągniemy próg 14 miliardów eliminacji, spadnie na nas deszcz monet i otrzymamy po jednej monecie za każde ze zdobytych codziennych punktów doświadczenia. Dodatkowo punkty doświadczenia zostaną podwojone w ramach wydarzenia z podwojonymi punktami doświadczenia, a ponadto potrojone raz jeszcze, jeśli ktoś ma aktywne podwajacze punktów doświadczenia. Osiągając ostatni próg, czyli 16 miliardów eliminacji, każdy z nas odblokuje legendarny stardrop. Więc, moi kochani, bierzcie się do roboty, wzywajcie swoich ziomeczków, twórzcie grupy i grajcie wspólnie, żeby zdobyć jak najwięcej nagród. Ale z pewnością jesteście ciekawi, jak zdobyć milion gemów. Już wam tłumaczę. Aby wziąć udział w loterii i zgarnąć milion gemów, wystarczy grać codziennie w ramach tego wydarzenia. Supercell wybierze 1000 losowych graczy z listy wszystkich osób, które grały i logowały się w wydarzeniu w kolejnych dniach. A zwycięzcy otrzymają 150 klejnotów. Im więcej gracie, tym większa szansa na wygraną. Ale to nie koniec. Zostanie wybranych też 5 losowych graczy, którzy otrzymają bilet przyjaźni. Bilet przyjaźni zapewni milion klejnotów zwycięzcy oraz po milionie klejnotów każdemu z 4 znajomych, z którymi grał najczęściej. Zwycięzcy loterii otrzymają powiadomienie w grze 9 lutego, więc warto sprawdzić tego dnia wiadomość w skrzynce, bo być może to właśnie ty zgarnąłeś milion gemów. Ja w tym momencie zaczynam już wbijać takedowny, więc zaczynajmy grę. Kiedy wejdziemy w zakładkę aktualności, wyświetli nam się drzewko, na którym możemy śledzić postępy challenge'u Brawl Together. Na chwilę obecną nie mamy odblokowanej żadnej kłódki, a musimy zdobyć na początku 2 miliardy takedownów, żeby odblokować epicki stardrop. Później będzie podwojony stardrop codziennie, czyli fioletowa kłódka po lewej da nam epickiego stardropa. Po prawej stronie, jak będziemy wbijali stardropy za zwycięstwa, które wyświetlają nam się nad przyciskiem graj, będą one podwajane. Więc to jest bardzo fajny event i wtedy warto grać. Ja może zaproszę kogoś. O, poproszę o dołączenie do ekipy. Dlaczego by nie? Zagramy z klanowiczami. Zobaczcie, ile osób już gra, więc zarąbiście. Zanim zaczniemy rozgrywkę, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba zgarnia pakiet do Larego and Lavriego. Właśnie ten, który ja tutaj mam już kupiony. On kosztował 84,99, ale ja zwycięzcy wyślę stówkę. Odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kod PSC. Dzisiaj, moi drodzy, też zrobimy sobie konkursik na Larego and Lavriego. Pakiet za 84,99. Chciałbyś wziąć udział w konkursie, mój drogi przyjacielu? Napisz w komentarzu Larry and Lavry, wbij do gry Brawl Stars i w sklepie z przedmiotami wpisz kod Farel. Albo wystarczy, że zeskrolujesz ten film niżej, klikniesz pierwszy link pod tym filmem i kod sam automatycznie wpisze ci do sklepu, więc masz dwie drogi do wyboru. Zaczynamy! Gramy knockout, tylko że ja, moi drodzy, mam dwie postacie w jednej. Oni mają Qua, Leona i Piper, okej. Okay. Czyli ja tak naprawdę będę tutaj tankiem. No dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. Nikt nie idź tak blisko jak ja, hop, hop. Dobra, dostał Leon raz. Poczekam na żyćko, bo nie chciałbym się wyłożyć. A podejrzewam na strzała, jestem od Piperki. Dobra, Leon dostał. Uciekłem. Nie trafia mnie, nie trafia mnie na szczęście. Dobra, zaraz będzie ulcik nabity, więc spoko loko. Dobra, mamy ulta nabitego. O nie, 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 nie. Ty został mojego ziomka! Bierz go, mój braciszku! Dojeżdżaj go! Lecimy za Lavrim. Wow, 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 wow. Kolejny Lavri! Tylko z tej strony tym razem? O nie, Leon padł.
Raczej, Leon zabił mojego ziomka. Jest przypał, jak ten kieł nabije ulta, to jest po nas niestety. Dobra, dostał Leon. Ja go tak chyba będę trafiał, tak, trafiam go. Więc kozak. Lavri z tej strony. Dojazd, 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 tak jest! Kończysz go, let's go! Łatwo! Dobrze poszło. Prawie ulcik nabity na kolejną rundę, więc brawo panowie. Ja przypominam, że Larego and Lavriego mam na pierwszym poziomie. O, Leon! Co on tu robił? Na niewidce raz podjechał, najgorzej. Czy on jest tutaj, jest? Czy on nie żyje? Padł, dobra, na szczęście padł, nie zauważyłem. Czy on się zdążył wyłożyć? Ja bym chciał tutaj jakoś troszeczkę potańczyć z nimi. Ta Niko nie może paść. O nie, ale dostałem kapcia! Wow, nie wiem czemu, jak strzelam Lavrim, to czasami się gra laguje. Coś jest niestoptymalizowane na iPhone'ie. Dobra, zrobimy im plecy. Tu damy ziomka. Zobaczcie, znowu był delikatny lag. Nie wiem, czym on jest spowodowany. O nie, kieł. Dostał. Dostał. Żej, tak jest, idealny strzał! Co zrobił? Widzieliście to? Czy wy widzieliście tego ulta na końcu? Mocne. Okej, okay, jeszcze star dropik tutaj dla widza szybciutko. Pyk, pyk, bardzo rzadki. Okej. Okay. Jeszcze w karnecie mam do odpalenia, więc oglądajcie film do samego końca, więc sobie jeszcze coś tam odpalimy ze star dropów. Zagrajmy sobie może tym razem za dymę. Okej, okay, w drużynie mam pana Skarbonka oraz Nitę. Oni mają czaka, bo... i... szelkę. No dobra, może być ciekawie. Hop. Raz. Dwa. Okej, okay, przejmujemy tutaj. Cyk, cyk. Tutaj zagram. Czaka bym uderzył. A nie ma czaka. Tu jest czak. Raz, dwa. Rozwalamy oczywiście ultem. Bramę. Brama roztrzaskana. Bo... aha! Ej, to jest za proste. Buu! Przecież to było za proste. Gdzie byli obrońcy? To teraz wbiegam na pełnej, patrzcie na to. Ult jeszcze! Bum! Rozwalona skrzynia! No niedźwiedź Nity nie chciał mi podać. Dobra, Nita, masz, strzelaj wariacie! Tak jest, let's go! Szybki win, dobra. Knockout zaliczony, zadyma tak samo. No to teraz może zagrajmy zadymę, ale na 5 osób. Może wezmę sobie teraz Leona, hyper doładowanego. Kogo mamy w drużynie? Mamy w drużynie Kotka, Spajka, Colta, Bibi. Spoko, loko nawet team, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Muszę nabić sobie ulta, bo bez ulta tu nic nie zrobię. Okej, okay, kotek dojechany, dojechany kotek, pięknie. Gdzieś muszę tam wyrzucić piłkę, żeby nie było przypału. Ult, ult, ult. Kot na mnie wskoczył najgorzej, ale mnie zatrzymał. A sobie chciałem dośrodkować sam. Dobra, znikajcie panowie. Nie wiedzą gdzie są, nie wiedzą gdzie są. Dobra, kozak. Spike mnie zauważył, wariacik. Penny, 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 giniesz? Ja biorę tym Leonem. Ty rozwal tą armatę. Znikamy. Kot mnie znowu dojechał, ten kot jest niesamowity. Kot jest niesamowity. Dobra. I teraz moi drodzy, jak będę miał ulta, to jest 100% bramka, bo będę się leczył i atakował. Ale na chwilę obecną jeszcze zwolnię. Trafił, dobrze. Pro gamer, co on zrobił? Mam naładowanego ulta i hyper doładowanie. Zaraz będzie nieśmiertelnie, nieśmiertelny Leon. Let's go. Nie, stun. Padłem. Dobrze, że nie użyłem ulta. Jeszcze... a, hyper doładowanie straciłem przez to. Nie wytrzymam. Wjeżdżamy. Dawaj, 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 dawaj. Go! Go, 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 go! Kot leży! Szybko, 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 szybko. Kot na plecach u Farela. No nieźle. Dobra, muszę tutaj zabić. Ult. Leczenie, tak jest. Ult, leczenie. Oddaję, oddaję, oddaję piłkę. Do tyłu podałem. Weźcie tą piłkę, wariaty. Spike na ulcie. To może się zemścić. O, może w nas wjechać i rozjechać. Nikogo nie ma. Ale jaja, nikogo nie ma. Wszyscy się wybili. Dobra, obijam ich na daleko. Raczej nic mi nie zrobią. Dobra. Moja piłka, samobój. Nie da się bić samobuja. Pięknie, dobry meczyk. Zwyciężamy. Zagrajmy ostatni raz knockout, ale wyszukajmy sobie ekipę. Ravs, Jackie i Rico do pokonania. Mi się wydaje, że brzmi łatwo. Szybka akcja, let's go. Oni są w tych krzakach na pewno. O, nikogo nie było? Co się dzieje? Dlaczego?
Dobra. Nie mogę paść, nie mogę paść. Dobra, został tylko nam Rico. Nie, Jackie jeszcze gdzieś jest. Gdzie jest Jackie? W tych krzakach pochowana? Tak jest. I dostaje Rico! Ode mnie. Labri! Dojeżdżaj, patrzcie na to! Dwóch na raz! Jackie pokona! Bum! Łatwiutko. I teraz mój braciszek powinien przejść na drugą rundę. Taka jest prawda. No ale niestety się nie udało. O kurczę, tego się nie spodziewałem, że tak szybko dostanę od Rapsa. Okej. Okay. Został kruk. No, bliżej podejść do Rico, wtedy go pokonasz. OMG, co to jest za kruk? Co to jest za kruk? Ja się pytam. Trzeba się wziąć za siebie w takim razie. Dobra, dostał Rapsik. O! Rzuciłem brata, jeszcze patrzcie, mój braciszek walczy za mnie. Jeżeli oni tego nie wygrają, to nie mam pytań. Dobra, dawaj, 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 dobrze tym krukiem. Let's go! Udało się. No niestety, dwa razy mi się tutaj podwinęła noga, ale finalnie zwyciężyliśmy. Jeszcze star dropik, jeden do otwarcia. Poczekajcie jeszcze do końca, bo moi kochani, odpalimy sobie star dropa z naszego karneciku. Zostawcie za to łapkę w górę, jak nie zostawiliście. Lecimy. Raz, dwa, trzy. No niestety, nie pykło. No to jeszcze jeden odpalmy. Raz. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. No. 100 golda. No, dobra, ostatni, tym razem ostatni. Rzadki, rzadki, rzadki. Dobra, wiedziałem, że nie odda. Szkoda. Ale wy pamiętajcie, nie poddawajcie się, grajcie meczyki, ponieważ do zgarnięcia jest milion gemów dla was i dla waszych ziomków. Bierzcie udział w konkursie, wystarczy, wpiszecie kod Farel do sklepu i napiszecie w komentarzu Lary i Lavry. Trzymajcie się, hej!